Kierowcy ze wschodu Europy to postrach polskich dróg, zanosi się jednak na to, że ich bezkarność niebawem się skończy. W transporcie w Europie narasta z kolei problem z emulatorami AdBlue. Ewelina Bukowska, zapraszam na nowe odcinki Transinfo. Dzisiaj z rana zaskoczyło nas okrągłe 2000 subskrypcji. Jeżeli chcecie dołożyć do nich swoją cegiełkę, to śmiało, tymczasem zaczynamy nowy odcinek. Kierowcy ciężarówek na wschodnich rejestracjach jeżdżą po Polsce jak szaleni. GITD chce z tym skończyć. Jeśli kierowca na przykład przekroczył dopuszczalną prędkość i uchwycił to fotoradar, kara ma być nieuchronna. Wystarczy, że inspektorzy drogowi zatrzymają ciężarówkę do rutynowej kontroli, gdy okaże się, że wcześniej jej kierowca z Ukrainy, Białorusi lub Rosji złamał przepisy, będą mogli wystawić mandat za występek popełniony do pół roku wstecz. GITD twierdzi, że ta strategia działa. Trzy tygodnie marca zarobił ponad 30 tysięcy złotych na zaległych mandatach. Czy waszym zdaniem to ostudzi gorące głowy kierowców ze wschodu? To już prawdziwa plaga. Służby drogowe kolejnych krajów Europy alarmują, że rośnie liczba ciężarówek z zamontowanymi emulatorami AdBlue. W Hiszpanii podczas kontroli drogowych przyłapano na tym oszustwie prawie 50 kierowców. W Holandii coraz głośniej mówi się o tym, że w branży transportowej emulatory AdBlue to wręcz codzienność. Tamtejsi ekolodzy apelują do rządu o zaostrzenie kontroli ciężarówek. Wcześniej dużą skalę oszustw z tymi urządzeniami stwierdzono w Niemczech oraz w Szwajcarii. W Europie coraz częściej mówi się, że Unia powinna zakazać sprzedaży i reklamowania emulatorów AdBlue. Myślicie, że ta walka przyniesie skutek? Dajcie mi znać w komentarzach. Na koniec ciekawostka. Pewna Hiszpanka napisała poruszający list, w którym opisuje życie żony kierowcy ciężarówki. Warto przeczytać i zrozumieć, że praca w tym zawodzie jest wymagająca nie tylko dla kierowców. Link do listu czeka na Was w opisie filmu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Transinfo. Na kolejny zapraszam Was jak zwykle w czwartek. A teraz oczywiście czekam na Wasze reakcje. Każdy like, komentarz, udostępnienie i subskrypcja będą bardzo mile widziane. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia już wkrótce.